Czy już leci? A, dobra. Więc tak, co to jest być zawodnikiem wędkarskim? To jest ciężka praca, setki godzin spędzonych nad wodą, mozolne szykowanie się, sprzętu, spędzanie też dużo godzin w domu, czy też na podwórku, przygotowując się. To nie jest takie łatwe, takie proste, dużo wyrzeczeń, poświęceń to wymaga, żeby były jakieś efekty, a no, z drugiej strony wędkarstwo jest takie, że choćbyśmy nie wiadomo ile serca w to włożyli, to nieraz tych efektów nie ma. Nie ma efektów z różnych powodów. Niekiedy losowanie, niekiedy zły dzień, tak jak wszyscy sportowcy mają, bo to mimo wszystko jest sport. Wędkarstwo też jest kosztem troszkę rodziny, bo niestety na parę dni zostawiamy rodziny, dzieci, które się kocha i za którymi się tęskni. A też pasja jest tak mocna, że po prostu jesteśmy na tych zawodach i... Silne uczucie. Rok teraz mamy jaki mamy, bo jest te dwa lata, czy ten rok ostatni przede wszystkim, to jest pod tym COVID-em i jest tych zawodów zdecydowanie mniej, ale normalnie jak jesteśmy w cyklu z takim zawodniczym, tydzień w tydzień są praktycznie zawody. A teraz mieliśmy na przykład tak, że przed chwilą tydzień temu mistrzostwa Polski 5 dni nas nie było, tutaj przyjechaliśmy też na 4 dni. 4 dni, tak. Więc dużo czasu nas w domu nie ma. A jeszcze między tymi przerwami gdzieś tam udaje się znaleźć czas na trening w tygodniu. Jak ja to mówię, żeby być dobrym zawodnikiem, trzeba dużo łowić i trzeba być w tym takim zwanym, tak może kolokwialnie powiem, cugu. W takim cugu, tak. Czyli czuć, być w tym, czuć je w tym rytmie, w tym wszystkim, bo wtedy inaczej rzuty wychodzą i inaczej wychodzi całe łowienie, jak się jest w takim rytmie łowienia. To jest też jakiś tam duży klucz do sukcesu, być bardzo mocno łowionym i różne rzeczy testować sobie na treningach czy własnych takich wypadach wędkarskich, bo tak naprawdę na zawodach już za bardzo nie ma czasu, żeby sobie podszkolić czy przetestować jakieś rzeczy, a dobrym są właśnie momentem właśnie takie godziny spędzone nad wodą samemu, czy jedziemy w dwójkę, czy większym gronem, a dodatkowo mnóstwo przygotowań w domu przed takimi zawodami, także nawet nie mówimy tu o metodzie, bo może metoda jest troszkę mniej wymagająca, aczkolwiek też trzeba nawiązać te przypony i przygotować sprzęt, ale w klasyku, jak łowimy, gdzie się czujemy dużo mocniej niż w metodzie, to jest naprawdę dużo przygotowań. Podobnie jak w spławiku, gdzie jest jeszcze więcej przygotowań. Zawodniczo po prostu lubimy tą nutkę adrenaliny. Rekreacyjne to jest totalny luz, idzie się wypocząć, wyciszyć, a przy okazji połowić ryby. A tutaj jednak jest tu coś w nas, ta taka nuta chęci takiej czystej rywalizacji. Tak. My mamy właśnie to ułatwione, że sobie tak teraz, jeśli chodzi o klasyka, w duecie łowimy i potrafimy sobie sami coś tam wypracować i na przykład Remek łowiąc z boku widzi moje błędy, ja łowiąc z boku Remka widzę jego i takie właśnie wsparcie partnerskie i dużo pozwala nam... Uzupełniamy się wzajemnie bardzo, bardzo mocno. Jeżdżąc przede wszystkim też po zawodach, dużych zawodach, tak samo jak tutaj, nie tylko chęć tej rywalizacji, ale też chęć poznania różnych nowinek. Też się bardzo dużo na takich zawodach uczymy. Tu też zobaczyliśmy nowy sprzęt, jaki niektórzy mają nowe metody łowienia. O takich rzeczach, których wcześniej mieliśmy pojęcia tak naprawdę. A w tej chwili już jesteśmy bogaci. Tutaj kolejne... poznaliśmy inny wymiar tej metody. Tak, tak? Inny wymiar metody. Doświadczenie ogromne stąd wywieziemy. Teraz złapałem 3 karpie i karasia, wiesz? Z klipa? Z klipa. Z
zacząć przede wszystkim starty w mniejszej rangi zawodach, czyli na przykład w swoim kole zacząć zawody i później powolutku się piąć. Towarzyskie. No, towarzyskie zawody, właśnie takie, gdzie nie trzeba być zrzeszonym zawodnikiem, można spróbować swoich sił, bo z tego co wiem, tutaj też niektórzy brali pierwszy raz udział w takich dużych zawodach, także no próbować swoich sił, a mówię, przez takie zawody naprawdę jest bardzo bogate, bagaż doświadczeń ja się wynosi. Ja zauważyłem na przykład, że w Federze jest też bardzo koleżeńska atmosfera i taki właśnie początkujący człowiek śmiało na takich zawodach może przychodzić, pytać i na pewno bardzo dużo rzeczy się dowie i to też mu dużo, dużo ułatwi. My na przykład z Kamilem jesteśmy takimi też zawodnikami bardzo otwartymi, że nie chowamy jakoś tam niczego gdzieś, nie wiem, po skrytkach gdzieś. Ktoś do nas przyjdzie, zapyta, mówimy i mówimy zawsze prawdę. Ma pełen dostęp do wszystkiego na stanowisko. Kto by nie przyszedł? Czy to konkurencja, czy właśnie ktoś, jakiś adept, nowicjusz, każdy ma. A i tak dużo rzeczy wychodzi w praniu. W praniu, w zawodach i tak jakiś człowiek wpada na coś nowego. My uważamy, że to jakieś drobne szczegóły decydują o dobrym wyniku. Bardzo drogi sport. Tak, ogólnie bardzo drogi. Wpisowe drogie, robactwo drogie, jeżeli jeździmy na klasyka, tutaj z kolei te pelety, metody, też wszystko jest mega, mega drogie. Nam też to ułatwia, że przez to, jakie udało nam się w przeciągu tych wszystkich lat zdobyć wyniki, no udało się właśnie pozyskać sponsorów, między innymi tak jak Robinson, i nam jest też przez to bardzo dużo łatwiej i możemy przez takie wsparcie na przykład Robinsona dużo więcej godzin spędzać nad wodą. Mamy bardzo duże ułatwienie, dużą pomoc, przez to są też lepsze efekty, także jesteśmy bardzo wdzięczni To jest wielki plus właśnie takiego już łowienia zawodniczego. Trenujemy na jakiejś wodzie, mamy teoretycznie i praktycznie na treningach widać, że ta woda jest rozpracowana, a po prostu nieraz właśnie to losowanie zaprzepaści twoją szansę na dobry wynik i wtedy to człowiek się czuje taki bezsilny, bez mocy i to prześladuje przynajmniej mnie najdłużej z takich zawodów. Znaczy i losowanie jedna sprawa, a druga sprawa też spięta ryba, która dawałaby medal i teraz na Mistrzostwach Polski, no niestety, no pożegnałem się z medalem tylko i wyłącznie dlatego, że spiąłem duże ryby, no ale no niestety, też szedłem wabank, bardzo ekstremalnie cienko łowiłem, żeby te ryby wydłubać, udawało się to, ale niestety parę ich spadło i no i to też prześladuje, właśnie takie spięte, zerwane ryby i Śnią się nieraz. Takie ryby. To jest postawienie wszystkiego na jedną kartę, jak Remek mówił, on sobie zdawał na przykład na pewno doskonale z tego sprawę, że tak cienko łowiąc, się wycieniając, no to ma większe szanse nabrania, ale też ma mniejsze szanse na wyciągnięcie tej ryby. I to też z drugiej strony właśnie zdajemy sobie sprawę z takim ryzykiem. Nieraz się udaje, nieraz się nie udaje. Kadra wyłaniana jest w klasyfikacji dwuletniej. Sumowane są wyniki Grand Prix Polski i Mistrzostw Polski. I na podstawie tych wyników z dwóch lat jest wyłaniana dziesiątka plus mistrz Polski i osoba, którą wybierze trener jeszcze spoza kadry. Spoza kadry ma prawo. Jedną osobę. Dzisiaj no właśnie też miałem telefon od trenera kadry narodowej Janusza Żaka, którego serdecznie pozdrawiam, z informacją, że na 95% pojedziemy na Mistrzostwa Świata. Dzisiaj się pojawił komunikat w CIPS-ie, że się odbędą we Francji, a obydwoje z Kamilem dostaliśmy nominację na ostatnich Mistrzostwach Polski, które się skończyły tydzień temu do kadry narodowej i dzisiaj miałem potwierdzenie od Janusza, że jedziemy obydwoje na Mistrzostwa Świata do Francji. Mówię, wędkarz, który mało łowi, owszem, może raz na zawodach dobrze połowić, losując szczęśliwie, aby się dostać na przykład do kadry narodowej, trzeba wszędzie równo w miarę łowić, a żeby równo łowić, trzeba być bardzo mocno obłowionym, także niestety jest to mega poświęcenie, dużo godzin, poświęcenie też czasu rodzinie przede wszystkim. Tym bardziej, że te zawody to są na różnych akwenach, to jest albo na jeziorze, rzeka, kanał, a to nie jest wszędzie takie same łowienie, więc to trzeba też poświęcić tutaj dużo czasu, żeby poznać na przykład specyfikacje takich wód, jak się łowi na wodzie stojącej, płynącej.
więc to też ma jakieś znaczenie. Praktycznie na każdej wodzie robimy od nowa zestawy, inne haczyki, wpasowujemy się z haczykami, z żyłkami, z plecionkami, no jest naprawdę tyle wariantów i plus jeszcze zanęty zupełnie inne, gliny inne i jeszcze ewentualnie z jakimś zapachem, ewentualnie, no mówię, no to jest naprawdę... Trzeba dużo łowić i wszędzie łowić. Trzeba mieć taki instynkt tej wydry nieraz na tych rybach. Tak, tak, tak. I tak się cieszę z tych dwóch karasi, które się udało wyjąć, ale innych brań nie miałem, tylko te dwa brania i nic więcej. 33 kilo. Dobry wynik, dobre stanowisko, wykorzystane w 100%. Ale no co zrobić, no to jest wędkarstwo, ogólnie wszystko jest na plus. Parę ryb spadło mi, z przyponem poszły, bo tu miałem krzaki dorośla, musiałem je trochę przytrzymywać. No i dwie ryby silniejsze były od moich żywek, kurczę, niestety, ale jest dobrze. Fajna organizacja, fajne miejsce, fajni ludzie, naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, także... Nie wiem, oszalałbym. Nie wiem, co ja bym robił. To jest pasja. Nie wiem, niektórzy mówią, że to choroba w naszym wykonaniu, bo to jest tego naprawdę dużo. No ale nie wyobrażam sobie życia bez wędkarstwa. Nie, to dla mnie życie by nie miało sensu. Nie wiem, chyba że nie wiem, rodzina jedynie by mnie chyba podtrzymywała na duchu, ale bez wędkarstwa no nie wiem, czym przeżył. Nie da rady. Sfiksowany jest to.